Ale widać nawet po oknach. W Krakowie to okna można mieć codziennie, codziennie będą brudne. Często też przejeżdżamy przez Wieliczkę na przykład obok Krakowa, okay. To tam też to czuć. To jest to, że przez całe życie żyję w Krakowie, to jest już taki element nierozłączny trochę, ale wiadomo, że jest to okropna część tego życia w Krakowie. Okej, a macie może jakieś metody, które wdrażacie w życie, żeby walczyć ze smogiem, na przykład w ogóle nie macie okien w domu, ale... Albo żeby otwierać okna, żeby wietrzyć Kraków, tak, jak to się mówi. Tak. Czy Kraków ma najgorsze powietrze w kraju? Co z ustawą antysmogową i jak żyje przede wszystkim się mieszkańcom tego miasta? Tym przyjezdnym i tym tutaj urodzonym. Zapraszam na krótki spacer po Krakowie, po stolicy Małopolski i nie zapomnijcie włożyć maseczek. To lecimy! Nie zapomnijcie dać subskrypcji, kliknąć łapkę w górę, dzwoneczek, no i oczywiście napisać jakiś komentarz. Kraków ma prawie 800 tysięcy mieszkańców, jest drugi co do liczby ludności i powierzchni w kraju i pierwszy co do najgorszej jakości powietrza. A jak będzie wyglądał sezon grzewczy w tym roku, to się okaże. Jak powstaje smog? Mówiąc w całkowitym skrócie, jest to połączenie dymu i mgły. Po to, żeby powstał, potrzebna jest m.in. wilgoć, zanieczyszczenie oraz brak wiatru. Tlenki siarki, azotu i węgla zahaczone o cząsteczki mgły mogą w powietrzu wisieć nawet przez parę dni. W zimę najwięcej zanieczyszczeń do Krakowa wysyłają kominy z prywatnych mieszkań, domów i małych kotłowni z okolicznych wsi. Nazywamy to niską emisją. Potocznie za smog uznaje się rodzaj chmury, która unosi się nad miastem czy wsią, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Polski smog, bo tak można nazwać jedno z największych zanieczyszczeń w Europie, składa się przede wszystkim z tlenków węgla, azotu i siarki i najbardziej szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzoapirenu. Co ciekawe, stężenie najbardziej szkodliwych dla zdrowia cząsteczek PM2,5 jest w Polsce najwyższe w całej Unii Europejskiej. W pierwszej 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 36 to miasta polskie. W styczniu 2017 roku w południowej Polsce normy pyłów PM10 i PM2,5 zostały przekroczone nawet o ponad 3000. No ale dobra, nie będziemy tutaj robić wykładów z fizyki, skupmy się na historii smogu w Krakowie, bo wydaje się być on mocno rzutujący na to, co obecnie ma miejsce w stolicy Małopolski. Sadza, spaliny i inne lotne smrody to utrapienie mieszkańców Krakowa. Po ulicach jeżdżą samochody bez ekologicznego atestu. 90% autobusów to przestarzałe Ikarusy. Emitują wielokrotnie więcej trucizny niż skanie czy many. Na wymianę gratów nie ma pieniędzy. Mizernym pocieszeniem może być to, że do MPK dotrze wkrótce ekologiczne paliwo z Finlandii. Problem wciąż cuchnie. Smog w Krakowie jest również zjawiskiem historycznym. Mówi się o nim od XIX wieku, bo wtedy też miał miejsce rozwój technologiczno-gospodarczy. Ciekawy w tym wszystkim jest głos mieszkańców, którzy już wtedy zwracali uwagę na niego i mówili, że jest tutaj, cytuję, cuchnące powietrze oraz dym i spaliny, ale no nie dostrzegali konsekwencji jego wdychania. Sięgając głębiej historii, zanieczyszczenie powstające w wyniku spalania węgla kamiennego przez większość XIX wieku były uważane za zbawienne dla zdrowia i uznawano je za doskonałe antidotum. Dziś wydaje nam się to zabawne, ale ponoć tak było. Nie zmyślam. W XIX wieku inhalowanie się dymem węglowym miało leczyć niektóre choroby. Z czasem zauważono, że gęsty dym wydobywający się z kominów zasłania światło słoneczne, które uważano za ważne. Przed XIX wiekiem powietrze w Krakowie cuchnęło i było wyjątkowo niezdrowe, przede wszystkim za sprawą działalności licznych browarów i protoprzemysłowych warsztatów rzemieślniczych. Pod koniec lat 40. XX wieku klasyczny smog węglowy został wzbogacony o zanieczyszczenia przemysłowe szkodliwe dla zdrowia i krakowskich zabytków. Smog był codziennym doświadczeniem krakowian, co najmniej od początków nowożytności. Chodźcie pogadać i pospacerować trochę po Krakowie, porozmawiamy z mieszkańcami, tymi starszymi, jak i tymi młodymi. Dawajcie. Ja pochodzę ze Śląska. Ze Śląska. Tak. Panie z Krakowa,
Jak to wygląda na przestrzeni lat? Zmienia się powietrze na lepsze w Krakowie? Ale widać nawet po oknach. W Krakowie to okna można mieć codziennie, codziennie będą brudne. Często też przejeżdżamy przez Wieliczkę na przykład obok Krakowa, okay. To tam też to czuć. No nie da się ukryć, że tego nie czuć, że tego nie ma. I raczej, no ja przynajmniej nie zaobserwowałem jakiejś poprawy. Okay. Czuć rano. Ja jeżdżę na przykład, jeśli jeżdżę do pracy, to jeżdżę rano na rowerze. Więc rano czasem zastanawiam się, czy to jest mgła, czy to jest smog. I to jest smog, po prostu czuć na ubraniach, we włosach. To jest zauważalne. Okay. Już teraz jest listopad, październik, listopad. Tak. I zdecydowanie jest to zauważalne. Okej, okay, a macie może jakieś metody, które wdrażacie w życie, żeby walczyć ze smogiem? Na przykład w ogóle Albo... nie macie okien w domu. Ale... Albo żeby otwierać okna, żeby wietrzyć Kraków. Tak, to się mówi. Tak, taki mem, no nie? Ale czy na przykład jeździcie sobie, nie wiem, tramwajem, autobusem, a nie jeździcie autem? Takie metody? Tak, no ja jeżdżę rowerem, dopóki mogę. Okay. No, ale tak naprawdę truję bardziej siebie, niż pomagam komukolwiek prawdopodobnie. Okej. Okay. Ale jest to dla mnie wygodniejsza forma transportu. No unikamy samochodu. Raczej staramy się właśnie, tak jak tutaj przyjechaliśmy, komunikacją miejską. Ale tyle możemy robić. Jakby wiadomo, że to nie jest... O ile władze nie wezmą, nie podejdą do tematu poważnie, jasne, myśl lokalnie działa jak globalnie. Nie, myśl globalnie działa lokalnie, ale jest tylko tyle, co możemy zrobić. No i fakt, no dokładamy jakąś swoją malutką cegiełkę, ale to jest większy problem. Okej, ale mieszkacie 8 lat w Krakowie. Ustawa antysmogowa w Krakowie weszła w 2019 roku. Wy czujecie poprawę, jeżeli chodzi o te 8 lat życia? Jest coraz lepiej, czy raczej nie ma odczuwalnej poprawy? Jest coraz gorzej. Jeszcze gorzej, jak jest coraz gorzej. Nie wiem, pamiętam, że na początku studiów, albo jeszcze wcześniej, w zimie jakoś nie było aż tak źle, albo nie zwracam na to uwagi. Pamiętam, że był któryś rok... No był taki rok, że... 17? Tak. Jechaliśmy tramwajem, nie było widać nic. Po prostu rękę można było wciągnąć przed siebie, nie było nic. Były zalecenia, żeby nie wychodzić nawet z domu, coś takiego. Okay. Od tamtego momentu to jest tylko gorzej. A może my po prostu tak do tego podchodzimy. Nie, no bo właśnie to jest ciekawe, no jak rozmawiam z ludźmi i badam nastroje społeczne i tak subiektywnie patrząc, czy coś się zmienia na lepsze, czy nie. I dlatego warto rozmawiać z żywym człowiekiem, który tutaj mieszka, tak? Jak wy mieszkacie 8 lat, no to wydawałoby się, że jest ta poprawa, tak? Może my jesteśmy pesymistami. Powiem tak, ciężko sprawdzić przez 2 ostatnie lata, bo nawet się mniej wychodziło, nie? Ze względów covidowych. Ale w czasie covida było lepiej. No tak, ale wydaje mi się, że to też łatwo zaobserwować, tak jak wcześniej wspomniałem o tej Wieliczce, nie? Tam to się strasznie zatrzymuje i tam mam wrażenie, że problem jest coraz gorszy. Ale tak powiedzmy w centrum Krakowa, to my nie mieszkamy już tak w ścisłym centrum Krakowa od kilku lat. Więc ciężko nam powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje tutaj, tak z dnia na dzień. Ale mieszkaliśmy kiedyś w okolicach Królewskiej, tak? To tam była masakra. To było kilka lat, 4 lata. Krowodrze, nie te okolice. Tak, to były ze 4 lata temu, to tam była masakra. Po prostu mieszkam na podwórzu, więc jest troszkę lepiej. Tam są inne zapaszki związane z oczyszczaniem ścieków. No i tak to zauważam. Okej, a są dzielnice może jakieś w Krakowie, gdzie faktycznie jest jakiś większy poziom zalesienia i lepiej się mieszka? Słyszeliście coś? Nie wiem, może Borek Hołęcki, ja nie wiem, nigdy w tamtych akurat rejonach nie mieszkałam. Ciężko mi powiedzieć. A wpływa, ostatnie pytanie i tak jak naprawdę stawiam kropkę, wpływa to na jakoś na wasze życie, że na przykład nie pójdziecie sobie pobiegać, jakiś smog, albo nie pójdziecie z psem na spacer, macie jakieś takie odruchy pasywne, żeby raczej zostać w domu? No nie biegamy kompletnie, październik zaczyna się i to jest koniec października, to jest stop, nie można biegać, bo po prostu ja mam potem 2 tygodnie kaszlu i się duszę. To samo, znaczy ogólnie mniej biegam niż dawniej, ale fakt, że się nie da już w tych późniejszych czasie. Pomimo tego, że powiedzmy temperatura jest jeszcze okej, to się nie da. To co, lepiej uciekać z Krakowa? Czy planujecie tutaj zostać na przyszłość? Nie, planujemy uciec pod Kraków. Nie wiem, na ile to będzie dobre, bo po prostu cała Polska niestety ma ten sam problem. Jest taki sam problem jest we Wrocławiu, w innych miastach. My mamy taki akurat plan, żeby jednak wynieść się na wieś pod Kraków. Ale czy będzie lepiej? Nie wydaje mi się. Zobaczymy. Dobra. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Jak wy podchodzicie w ogóle do tematu smogu? Przeszkadza wam powietrze, czy nie? Szczerze, że przez to, że przez całe życie żyję w Krakowie, to jest już taki element nierozłączny trochę, ale wiadomo, że jest to okropna część tego życia w Krakowie i wiadomo, że trzeba coś z tym zrobić. Na przykład może darmowa komunikacja, żeby zachęcać częściej ludzi, żeby nie używali swoich aut, tylko żeby jednak mniejsze było
Okej, okay. A ty w sensie też jakoś jesteś przyzwyczajona do tego, czy też już zdążyłaś się zasymilować ze słabym powietrzem? Tak, to znaczy jestem przyzwyczajona, wiadomo, że na dłuższą metę to nie przejdzie, trzeba coś z tym zrobić, jak właśnie tutaj powiedziała, ale jak się wyjeżdża gdzieś, gdzie nie ma tego smogu, to jednak czuć tą różnicę, jak się wraca, to się odczuwa, tak, dokładnie. Ale jak się tutaj żyje na co dzień, to już nie jest. Wy co, chodzisz sobie na przykład nawet jak jest, załóżmy, czerwona motikonka i jest napisane zła jakość powietrza, lepiej ogranicz spacery i tak dalej, bierzesz to pod uwagę? Rzadko tak jest od pewnego czasu, więc... Ale jak tak jest, no to i tak nie mam wyboru, bo przecież wszędzie chodzę na piechotę albo komunikację. Okej. A masz jakieś metody na przykład, jak możemy walczyć ze smogiem w Krakowie? Coś byś wdrożyła w życie albo wdrażasz? No, to na pewno więcej jeździć na rowerze i komunikacją niż autem. Okej. To na pewno to, do czego my się stosujemy. Okej. I chyba tyle. Myślę, że na pewno się poprawiło, dlatego że w Krakowie, ja pamiętam okres, no sprzed powiedzmy 10 i 20 też lat, było znacznie gorzej, jest troszkę lepiej w tej chwili. Aczkolwiek wieczorami względnie, no wcześniej rano rzeczywiście, no jest większy ten smog, bardziej odczuwalny, większy jest taki, no... dyskomfort, jeżeli chodzi o tydzień. Ale generalnie jest znacznie lepiej niż było to temu. A pan ma tak, że jak widzi pan, że jest na przykład alarm antysmogowy na czerwono, świeci się gdzieś tam na billboardach, to zostaje pan w domu, czy idzie pan i tak na spacer? No, to znaczy staram się ograniczyć jakąś aktywność, to znaczy, żeby no nie, tak jak w tej chwili siedzę na ławce i chcę troszkę poczytać, no to to raczej w takie dni tego robił nie będę. Ale oczywiście tam, gdzie no jest to konieczne, no to na pewno będę musiał. No dzisiaj niebo mamy bardzo ładne, dzisiaj prawda? Jest bardzo ładnie, dzisiaj jest, wydaje mi się, całkiem przyzwoite powietrze i pogoda. Okej, a ma pan może jakieś metody, które wdraża w życie, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem? Załóżmy, nie wiem, nie jeździ pan samochodem, tylko komunikacją miejską albo jeszcze coś innego. Ja myślę, że bardziej... bardziej właśnie taka forma aktywna spędzania, no im bardziej się to jest to możliwe, to spędzanie czasu właśnie bez żadnej komunikacji, czyli tam, gdzie jest to możliwe, po prostu jest to no, spacer, jest można dojść w wiele miejsc pieszo, można właśnie korzystać z jakichś takich zielonych terenów w miastach, które można no, troszeczkę tego powietrza zmienić na co dzień. Więc ja myślę, że takich rzeczy. Natomiast czy w jakiś sposób da się wyeliminować? Oczywiście w Krakowie bardzo dobrze, że jest zamykane są strefy dostępu samochodów, czy jakichś spalinowych ewentualnie pojazdów. I to jest myślę, że dobry kierunek. No ale tu jeszcze jest na pewno dużo do zrobienia, szczególnie w obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o ogrzewanie, sezon, który się zbliża dopiero tak naprawdę, no więc na pewno to w zimę będzie troszkę gorzej. A jak pan myśli, będzie gorzej w tym roku, jeżeli chodzi o sezon grzewczy, właśnie ten jesienno-zimowy, niż w poprzednich latach? No bo jest wielki kryzys, wiadomo, tutaj energia wysoko stoi, prąd. Ludzie będą palić, co im w ręce wpadnie, czy nie? No ja się spodziewam, że tak może być. Pochodzę, to akurat jest sytuacja dużo lepiej wygląda. Tutaj jest, jeśli chodzi o wskaźniki norm, to są gorsze. I szczerze mówiąc, też mam znajomych, którzy też są przyjezdni, czy na przykład mieszkam w mieszkaniu z jednym góralem i z innym Ślązakiem, to rzeczywiście mówią, że jak się do Krakowa przyjeżdża, to jest coś takiego, że pierwszy tydzień, dwa łapie taki specyficzny katar, że czuć, że jest po prostu różnica w powietrzu. Kiedyś wyglądało to tragicznie, naprawdę. Natomiast w tej chwili troszeczkę się polepszyło. Nie jest to
wielkie polepszenie, ale polepszyło się, także widzimy, że jest już troszeczkę lepiej. Okej, a jak można walczyć ze smogiem? Ma pan jakieś metody, na przykład nie jeździć samochodem, czy ma pan jeszcze jakieś inne przykłady? Ja nie jeżdżę samochodem, jeżdżę komunikacją miejską. Oczywiście komunikacja miejska powinna być więcej dni za darmo. Jest w ciągu tam zimy, nie wiem ile dni, 4 czy 5 dni, natomiast powinna być częściej za darmo. Wtedy ludzie przesiadają się do komunikacji miejskiej, unikamy też smogu. Okej, a pan wdraża jakoś takie zalecenia odgórne, jeżeli chodzi o te przekraczone normy antysmogowe? No, czy pan zostaje w domu, jeżeli jest niebo całe czarne, czy nie? Ja pracuję, więc ja muszę wyjść niestety, ale gdybym nie pracował, to wtedy bym unikał tego smogu i zostawałbym w domu. Okay. Wszyscy mówią, problemem Krakowa nie jest to, że w Krakowie źle palą ludzie, tylko jego położenie geograficzne, że wszyscy w koło po prostu po tych wsiach też palą nieodpowiednio i to się w Krakowie zbiera. A masz jakąś sieć znajomych, którzy mówią na przykład, że jakoś drastycznie wpłynął smog na ich życie, na przykład dostali alergii, dostali jakichś problemów, wiesz, z, nie wiem, no, na przykład z ciśnieniem, z układem oddechowym? Jedyne co, spadki energii, ale to jedyne, ale powiem, że jak mieszkam akurat na 10 piętrze, to rano widać po prostu, jak wygląda, jaki dzień w Krakowie będzie, tak. Okej, a czy po widoczności już widać. No tak, no nie da się ukryć. No dzisiaj akurat niebo mamy bardzo spoko, no tak. Nie jest ładna pogoda, więc idealna też na spacer. Troszeczkę jest lepiej. Nie dużo, ale troszeczkę jest lepiej. Czyli myślę, że to jest powód wymian tych pieców, tych kopciuchów. Mhm. Tak mi się wydaje. Okej. Dziękuję panu bardzo za wypowiedź. Jest taka strona, że macie smog Kraków i są zielone emotikonki, i czerwone, i żółte, no nie? Jeżeli chodzi o słabe powietrze. Zwracacie jakoś na to uwagę? Zostajecie w domu, jak jest czerwone, czy coś takiego? Raczej generalnie nie. Jaracie sznugi to można, no nie? Bylibyśmy hipokrytami też trochę. Nie, no spoko. Dzięki wam bardzo. Jak widzimy, nastroje społeczne są raczej różne. Niektórzy mówią, że idzie się przyzwyczaić, niektórzy mówią, że ograniczają transport miejski, a niektórzy, że nic z tym nie mogą zrobić. Jak jest naprawdę, tego nie wiem. Natomiast dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, no i zostawcie jakiś komentarz. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Peace, yo! Czekaj, jeszcze raz. Kościół. No teraz. Pozdrawiam, Amebus Papan, a tam Franciszkańska 2. Czekaj, nie śmiej się.